Mniej niż 2 godziny dojazdu do centralnego portu komunikacyjnego. 1,5 godziny do Warszawy, 18 minut do Ostrołęki. Koleją do Kolna i Giżycka. Pełnomocnik rządu do spraw budowy centralnego portu komunikacyjnego Mikołaj Wild przywiózł do Łomży znakomite wiadomości. Jesteśmy tutaj po to, aby przedstawić, jak Łomża wpisuje się w program centralnego portu komunikacyjnego. Łomża dzięki temu programowi odzyskuje swoje miejsce na mapie kolejowej. Dzięki realizacji inwestycji wchodzących w skład programu Warszawa staje się w zasięgu 1,5 godziny od drogi koleją. Mazury przez Pisz stają się w zasięgu nieprzekraczającym godziny. I to oznacza, że Łomża nie tylko odzyskuje połączenia kolejowe, ale też jest wpisywana w mapę połączeń dalekobieżnych, co przywraca jej należne miejsce, jeśli chodzi o mapę turystyczną kraju, ale też jeśli chodzi o możliwości prowadzenia biznesu, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Do Ostrołęki dojedziecie Państwo w 18 minut, co sprawia, że między tymi dwoma miastami istnieje możliwość pogłębienia współpracy gospodarczej. 18 minut to jest czas, który jest całkowicie wystarczający, aby sprawy gospodarcze, sprawy biznesowe załatwić między obiadem a podwieczorkiem. Więc to będzie to istotna zmiana dla całego regionu, dlatego że Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko inwestycja, która służy rozwojowi ruchu lotniczego, ale przede wszystkim jest to inwestycja, która przywraca kolej tam, gdzie jej brakowało i zwiększa mobilność, możliwości poruszania się mieszkańców Polski po Polsce. 2027 to jest horyzont, który chcemy osiągnąć. To jest horyzont całkowicie realny. Czynimy teraz wszystko, aby prace przygotowawcze do tych inwestycji zostały zrealizowane jeszcze w czasie trwania tej perspektywy unijnej, czyli wszystkie te prace, które poprzedzają roboty budowlane, żeby zostały zrealizowane przed rokiem 2021. Więc to jest ten horyzont dla prac przygotowawczych. Kolejnym etapem jest rozbudowa sieci, rozbudowa już prace budowlane. Tutaj nawet licząc oszczędnie, nawet licząc ostrożnie, ten okres do 2027 roku jest całkowicie realny. Natomiast bardzo tutaj dużo oczywiście zależy od determinacji, która jest w rządzie, natomiast kibicujcie nam, jest to całkowicie realne. To kolejny wielki dzień dla Łomży. Uważa poseł Lech Antoni Kołakowski, który starania o reaktywację kolei na ziemi łomżyńskiej prowadzi od dłuższego czasu. Jest to historyczna chwila. 2 października 2018 roku jest tym bardzo ważnym wydarzeniem budowy infrastruktury, budowy kolei z Łomży do Warszawy, jak również z Łomży do Giżycka. Będzie to połączenie Mazur, ale też Mazowsza Północno-Wschodniego, Łomży z Warszawą i centralnym portem komunikacyjnym, z którego będzie można jechać na cały świat. Jest nam potrzebny duży dworzec kolejowy. Myślę, że on winien być lokowany w pobliżu Kupis i Konarzyc przy jednym z węzłów bezkolizyjnych. To będzie stacja Łomża. Stacja Łomża, która połączy nas z Warszawą, połączy nas z lotniskiem, da nam możliwość rozwoju, tworzenia miejsc pracy, lokowania inwestycji. Liczę, że tu przyjadą biznesmeni, tu przyjadą duże firmy otwierać swoje duże zakłady pracy, tworzą tysiące miejsc pracy. Okazało się, że trzeba było powalczyć, aby Łomża miała szansę na nowe kolejowe życie. Okazało się, że Łomży nie ma w konspekcie budowy kolei pasażerskiej. Błyskawicznie skontaktowałam się właśnie z panem Marcelem Klinowskim, którego dzisiaj gościmy, za jego pośrednictwem z panem ministrem Wildem. Cel był jeden absolutnie. Tutaj też uczestniczył w tym pan Marcin Sekściński, kandydat do Sejmiku Województwa Podlaskiego. W tych rozmowach bardzo mocno wsparł moje działania, a cel był jeden, by kolej znalazła się absolutnie jako w Łomży, ta kolej pasażerska. Dzisiaj wystąpienie pana ministra myślę, że nie pozostawia już żadnych wątpliwości.
jesteśmy w konspekcie budowy kolei. Mało tego, są już te decyzje związane ze studium wykonalności, czyli te wszystkie elementy, które gwarantują nam, że kolej pasażerska w Łomży będzie. Myślę, że nawet najwięksi malkontenci nie mają wątpliwości, że wybudowanie kolei pasażerskiej w Łomży i udrożnienie tych kanałów komunikacyjnych, połączenie z Centralnym Portem Komunikacyjnym, połączenie z Mazurami, z Warszawą, no, otwiera Łomżę absolutnie na całą Polskę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie była dobra właśnie współpraca z panem posłem, tutaj z panem Marcinem Sekścińskim, z ministerstwem, z panem Marcelem Klinowskim, ale przede wszystkim z panem ministrem Mikołajem Wildem, no, przy ogromnej akceptacji ministra infrastruktury. Tak naprawdę najważniejsza jest merytoryczna, odpowiedzialna i konsekwentna praca. Trzeba mieć pewną koncepcję na to miasto. Kolej jest, była i jest i będzie jednym z tych elementów budowy silnej Łomży, nowoczesnej, silnej Łomży, absolutnego serca regionu. Po to, by w Łomży wszystko wreszcie zaczęło grać. Niezwykle ważne dla Łomży i ziemi łomżyńskiej informacje przekazane zostały podczas briefingu prasowego w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z udziałem ministra Mikołaja Wilda, posła Lecha Antoniego Kołakowskiego, Agnieszki Barbary Muzyk i Marcina Sekścińskiego, doradcy wicepremiera Jarosława Gowina.